Ostatnia pieśń, bardzo ważna. Sebastian, choć będziesz śpiewał, bo ty chciałeś ją bardzo usłyszeć. O, tu ile was jest, a ja was nie widziałem do tej pory. A wy się schowaliście. Pani macha tutaj. Dobrze, słuchajcie, na koniec zaśpiewamy. Coś stało? Coś chcesz powiedzieć? No, brawo dla brata Sebastiana! Nie widać was w ogóle! O, radio. Uwaga, jest gdzieś Sebastian, a już jest na scenie. Dajcie mu mikrofon na chwilę. Uwaga, teraz już jak Sebastian ma mikrofon, to już jest po imprezie. Będzie mówił do rana. Nie, ja chcę zaśpiewać. Ja nie wiem, czy my tego chcemy, to jest pytanie. Ale to nic, damy radę. Słuchajcie, to jest pieśń... Tam też piosenkę podobnaś. Na rozejście, na rozesłanie to będzie. Uwaga, wiecie co, jest taka pieśń... Historia pewnego powołania, znacie? Nie! Wiedziałem. Świetnie! To nic. Historia pewnego powołania to jest taka pieśń bardzo kapucyńska, która już towarzyszy braciom od parunastu lat. I w tej historii są takie różne... To jest taka opowieść, no tak jak się nazywa, pewnego powołania, ale zlepiona z różnych opowieści. Z różnych opowieści historii naszych braci. I tam jest na przykład mowa o tym, że ktoś tam był w Legii Cudzoziemskiej, ktoś tam był na scenie dla zabawy i zrobił szczyty sławy. Ktoś tam był sprawcem i sportowcem, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko historie, które dotyczą naszych braci. Wiadomo, że to nie jest historia jednego człowieka, ale wielu, wielu osób. Wielu braci, bo dlatego, że Pan Bóg z tych różnych historii naszego życia wybiera nas do tego zakonu. To jest takie niezwykłe. Także to jest z dedykacją dla wszystkich, którzy gdzieś swoje powołanie jeszcze rozeznają. Szczególnie, żeby się nie bali, żeby byli odważni. Jeżeli Pan Bóg wzywa gdzieś na jakąś drogę, to żeby za Nim szli. Także zaśpiewamy. Chodźcie wszyscy tutaj, ładnie. Co to? A ty sam chciałeś śpiewać? Nie, znam na pamięć. A znam na pamięć. Ja już mi się wystarczyłem, że mi schole pogoniłeś. Już chciałem walczyć. Słuchajcie, najpierw nauczymy się tego, takiego refrenu, który śpiewają wszyscy bez wyjątku. To jest melodia z Białorusi przywieziona. Tak słyszałem przynajmniej, nie wiem, czy to prawda. Aleksander, to prawda? Sasza. Da. Skarży, że da. Mówi, że tak, chyba tak. Nie wiem, co mówisz, tutaj mi krzyczy za łukiem, ale chyba tak. Tak, melodia białoruska naszych braci ze wschodniej granicy. Dobra, także zaśpiewajmy to samo ciki-ciki. Uczymy się wszyscy teraz, uwaga. Jak to leci? Proszę bardzo. Zaśpiewajmy bez gitary na razie. Wow, 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 ciki, 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 cik, ciki, 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 cik, ciki, 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 cik. Wow, 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 ciki, 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 cik, ciki, 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 cik, ciki, 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 cik. Wow, 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 ciki, 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 cik, ciki, 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 cik, ciki, 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 cik. Wow, 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 ciki, 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 cik, ciki, 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 cik, ciki, 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 cik. Dobra. Proste? Damy radę? Dobra, jedziemy. Zaczniemy właśnie od tego, a potem poleci zwrotka, czyli refren, czyli zwrotka. Dajcie Saszy telefon. Dajcie Saszy telefon, słyszę głosy. Czy mikrofon? Sasza, dawaj. Nie stój, dawaj. To jest brat właśnie z Białorusi, wielkie brawa. To jest Sasza. O, te bracie, to są teksty. Słuchaj. Dajcie mikrofon jeszcze Saszy na chwilę. To prawda, że ta melodia jest z Białorusi? No pewnie, że. Dzisiaj pierwszy raz to słyszałem, no nie, że myślisz. No widzisz. Tak napisali na płycie, wiesz? Melodia białoruska. To ty nie słyszałeś, jak tam mieszkałeś? No mnie nie było wtedy. Nie było cię ja na świecie. Napisałem tę piosenkę. Trochę później. Kiedy przyszedłeś do zakonu? 2009 rok i szkoda. O, jacie. To z Sebastianem jesteś na roku? Czy mocniej? No nie. A nie, to ja miałem 2 lata po 100 lat. Rok wcześniej, a 2 lata, bo na Białorusi jest rok i potem rok tak, w Polsce. Tak, białoruska formacja twarda, jesteśmy twardzi ludzie, dlatego dla nas 2 lata formacji, dobra tak. Data postulatu. I to nie wszystko, bo tam magistra postulatu jest komandir. Da. Juri Grałczenka. Jość. Dobra, jedziemy. Pomyliłem chwyty, przepraszam, falstart. Jeszcze raz. Wow, wow, wow,
Maciusia tam szukałem, jak tym nocem rozmyślałem. Zarabiałem za na życie, zaczynając się na świcie. Pracowałem w pocie czoła, żeby powiedzieć, ktoś mi zdoła. Co mam robić, żeby prosto radość zdobyć? Co mam robić, żeby prosto radość zdobyć? Wszystko, nie dla życiu mi nie wyszło. Zanieciło mi się w głowie. Czekam, może ktoś nie powie. Co mam robić? Żeby prostą radość zdobyć. Co mam robić? Żeby prostą radość zdobyć. Wow. Nie stykać was. Wow. Pojechałem na Pomorze, może mi pomoże uspokoić serca bicie, oddać Bogu swoje życie. Wierząc o tym, że krynicy są obrazowi zakonnicy. Nie wyrwałem tam swe nogi, mówiąc sercu, Boże drogi. Rozmawiałem przez godzinę z bratem mniejszym kapucynem. Tam odkryłem w Bożym planie, było moje powołanie. Dzisiaj jestem Bożym sługą, kapucynem z ródką krótką. Służę radą swą na snorze, tym co mówią, o mój Boże! Fajne dźwięki. Wielkie brawa! Jeszcze raz, bo ja nie klaskałem. Dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za spotkanie, za śpiewanie, za klaskanie, za konkursy wszystkie. My jesteśmy z Mogilna, jeszcze razem przedstawiam Karolina, Miłosz, Maciej i Paulina. Wielkie brawa, słuchajcie, pierwszy raz taki koncert, to jest, wiecie, naprawdę wyczyn. Także wielkie brawa dla nich. Straży akustycznej. Let's see you all!